Pan nasz, liczna jutrzenko, nie pokarana, Maryjo Panienko, bez pierworodnej z matki poczęta, módl się za nami, Królowo Święta. Bez pierworodnej z matki poczęta, módl się za nami, Królowo Święta. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, dzisiaj 8 grudnia obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I właśnie tego dnia kończymy nasze rekolekcje adwentowe w parafii. Chcemy nadal korzystać z Bożych łask, zwłaszcza dzisiaj z sakramentu pokuty, abyśmy mogli te rekolekcje zakończyć dobrą spowiedzią i zyskaniem odpustu zupełnego. I by nasze serca były gotowe na spotkanie ze Zbawicielem. W tej mszy świętej koncelebrowanej będziemy modlić się w następujących intencjach. Ksiądz Mariusz sprawuje mszę świętą jako dziękczynną za otrzymane łaski, za wstawiennictwo Matki Bożej, z prośbą o dalszą Bożą pomoc, o miłosierdzie dla rodzin Bednarczyk, Kowalczyk, Siwak i Sułkowski. Ja natomiast modlę się za zmarłych, za duszę Leokadii, Władysława, Marianny, Stanisława i Ewy Laseckich, a także za duszę Szczepana i Barbary Niziołek. Przeprośmy najpierw dobrego Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli jak najgodniej uczestniczyć w tej Eucharystii. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, Amen. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam zjadł owoc drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zjódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Oto słowo Boże. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Pokazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Wszystkie krańce ziemi, zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim dostąpiliśmy udziału również my, z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. My, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Alleluja, alleluja. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znamy męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drogi księże, czcigodny księże proboszczu, moi bracia w Chrystusowym kapłaństwie, umiłowani siostry, bracia w Chrystusie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pozdrowiona Jego niepokalana Matka Maryja, jej oblubieniec, święty Józef, teraz i zawsze. Kiedy patrzę na tą ikonę świętej rodziny, widzę też jako owoc własnej pracy.
te 6 lat, moje 6 lat, oddane Bogu w pracy w ekipie rekolekcyjno-misyjnej, w jakiejś części zapisane są w tej ikonie. W wielu, moi drodzy, językach jest schemat. Zresztą tym się każdy język charakteryzuje, że ma pewne słowa i znaczenie. Jasne, klarowne. Tak też jest w języku ikonoznawstwa. Wszystko ma swój wymiar, wszystko ma swoją nazwę, wszystko ma swoje znaczenie. Kiedy patrzymy na tło ikony, widzimy ten świat niewidzialny, w który wierzymy. Wierzymy w to, co widzimy i jesteśmy pewni tego, co widzimy, ale wierzymy także w to, czego nie widzimy. I pomimo tego, że nie było nas w wielu miejscach tego świata, wierzymy, że to, co przekazują nam atlasy, jest prawdą. Nie musimy jechać na każde miejsce, gdzie jest wypadek. Ale jeżeli ktoś nam o tym mówi, to jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, w którym to jest miejscu i jak daleko. W którym to jest miejscu i jak to jest daleko. Człowiek nie musi wszystkiego widzieć swoimi 5 zmysłami. Ale są rzeczy, które widzi się sercem. Byłem w tym roku, moi drodzy, na pogrzebie w Nowym Sączu. Zmarła bardzo bliska przyjaciółka mojej siostry, która jej bardzo dużo pomogła. Kiedy pojechałem na ten pogrzeb, bo też ją znałem, oczywiście ksiądz wikary wtedy odprawiał mszę świętą, było tam kilku kapłanów. Ja powiedziałem dosłownie może 4-5 zdań nad jej trumną. Ponieważ była to kobieta, która całe swoje życie poświęciła, by pomagać i służyć niewidomym. Oddawała cały swój wolny czas i całą swoją pracę, by pomagać niewidomym poruszać się w świecie, w którym żyjemy my. Oni tego nie widzieli. I kiedy widziałem tego męża nad grobem, kiedy widziałem dzieci, wtedy przyszło takie Boże natchnienie. Ale jakże piękne. I muszę wam powiedzieć, że dopiero po pogrzebie zacząłem go przetrawiać i zastanawiać się, co ty, Grzegorz, powiedziałeś. Mówię, popatrzcie się. Ona przez całe życie pomagała ludziom niewidomym dostrzec to piękno, które dla nas jest takie oczywiste. Dziś tam w niebie będzie pomagać nam dostrzec to, czego my nie widzimy. I dlatego nie musicie się lękać. To, że nie widzicie, jesteście niewidomi, to nie znaczy, że nie ma tej przestrzeni, w której ona teraz żyje. I moi drodzy, tak sobie pomyślałem, że przecież każdy z nas, kto tu siedzi dzisiaj w kościele, kto choć raz był na cmentarzu, nad grobem swojej bliskiej osoby, wierzy, że kiedyś tam będzie. Ale także wiemy, jak trudno jest to zobaczyć, jak trudno się w tym upewnić. Dlatego musimy wchodzić często w tą przestrzeń. W tą przestrzeń, w którą wchodzi małe dziecko. Kiedy wyjeżdża na swoją pierwszą samotną kolonię, wycieczkę. Kiedy wieczorem przychodzi tęsknota za mamą i tatą. Nie wiem jak wasze dzieci, ale moja mama mi zawsze dawała zdjęcie swoje. I wtedy ja patrzyłem sobie wieczorem na to zdjęcie i mi już było o wiele lepiej. I tu nie chodziło o kawałek papieru. Tu chodziło o to, kto był na tym papierze.
Ale na tym papierze się nie zatrzymywałem. Myślałem jak dziecko. Ja od razu myślałem o mamie. Od razu. I dlatego Pan Jezus mówi, jeżeli nie będziecie tacy jak dziecko, nie wejdziecie do nieba. Bo będziecie zadawać tysiące pytań. A przecież tak niewiele trzeba. Trzeba troszkę popatrzeć szerzej. Trzeba czasami zatrzymać się na swoim sercu. Na swoim sercu. Po co wieszamy zdjęcia? Po co po 20 latach otwieramy albumy ślubne? Po to, żeby popatrzeć na kawałek papieru? Nie. Po to, żeby na nowo przypomnieć sobie te chwile. Jakże wzniosłe i piękne. Ja nieraz zachęcam małżonków, którzy przeżywają kryzys, by otworzyli ten album, by obejrzeli jeszcze raz film. Z tego właśnie dnia. By przypomnieli sobie, dlaczego zostali razem. Dlaczego wybrałaś tego spośród wszystkich innych. Dlaczego? Przecież tylu facetów było. A, bo miał cechy, których nie miał inny facet. Bo było coś, nie ta koperta, która idzie do kosza, ale coś wewnątrz, co mnie do niego przekonało. Coś, co poznałam poszukując, o czym mówiliśmy sobie wczoraj. I dlatego, moi drodzy, na tyle będziemy wierzyć w życie wieczne, na ile będziemy pragnęli go poznawać. Jeżeli odłożymy Biblię w kąt, jeżeli wyrzucimy do kosza gazety, a będziemy księdza proboszcza wyśmiewać, który będzie w niedzielę zachęcał, by je brać do domu i czytać, dopóki będziemy swoje dzieci wypisywać z katechezy, dopóki będziemy uszy zatykać na kazaniach i trzaskać drzwiami, kiedy nie będzie po moich myślach, dopóty nasza wiara nie pozwoli nam żyć nadzieją w chwilach cierpienia i trudności. Bo to będzie martwa wiara. Martwa. Poznanie, głębia. Ona pozwala dopiero nam rozumieć działanie Boga. Jak można rozumieć Boga, skoro nie chce się Go słuchać, kiedy tłumaczy? Jak? I dlatego na tej ikonie umieściliśmy Boga na samym wierzchołku. Na samym wierzchołku. Bo od Niego wszystko się zaczyna i od Niego wszystko zależy. I to zrozumiał święty Józef. To zrozumiał święty Józef. Dlatego słuchał Go. Dlatego wiedział, że bez słów Boga pobłądzi. Dlatego kiedy przyszedł anioł, nie wyśmiał go. A kiedy Maryja mówiła, że Duch Święty spoczął na nią, wiedział, że to sprawa jest poważna. Bo gdyby pewnie tego nie powiedziała, może by się zachował jak niejeden mężczyzna. Wyrzuciłby ją, pozbyłby się, ale nie Józef. I popatrzcie, moi kochani, Maryi szata, ta królewska szata, ta purpura królewska, Maryja ogarnia nią Józefa. To dzięki Maryi Józef uczestniczy w tym królestwie, w tej królestwie Madonny, która otrzymała od Boga. Co wskazuje zresztą sam Jezus tą prawą dłonią, ukazując Maryję. To ona jest królową. To ona jest królową. Ona jest królową i matką całej ziemi. I ta tajemnica zwiastowania, która dzisiaj była czytana w Ewangelii, ona wcale się nie zakończyła tam przed archaniołem Gabrielem. Wcale się tam nie zakończyła. To zwiastowanie, oto zwiastuje ci radość wielką, poczniesz syna, będziesz matką. To zwiastowanie dopełniło się pod krzyżem. Wtedy mówił anioł Gabriel, a tam pod krzyżem sam Jezus,
dopełnił zwiastowania. Oto Maryjo, zwiastuję Ci radość wielką. Oto ten mój umiłowany uczeń będzie Twoim dzieckiem i każdy, kto będzie żył jak on, będzie Twoim dzieckiem. Tu anioł zwiastuje jej dziecięstwo Boże, przyjęcie dziecka Bożego. A tam Jezus mówi, że ta matczyna opieka ma ogarnąć wszystkich. Że to matczyne serce ma poczuć każde serce ludzkie, każde życie ludzkie, każdego z nas. Każdego z nas. I dlatego tak jak wtedy Maryja mówi, niech mi się spełni według Twego słowa, tak samo teraz wypełnia tą wolę swojego Syna i bierze umiłowanego ucznia Jana i od razu idzie do pozostałych swoich dzieci, do wieczernika, gdzie byli zlęknieni, wystraszeni. Popatrzcie się, moi drodzy, jak często, kiedy przychodzi dramat, cierpienie w naszych rodzinach, zamykamy się w sobie. Chcemy uciec od całego świata. A tu matka traci swoje dziecko. Przecież to ona potrzebowała pocieszenia. Przecież to do niej powinny pójść pielgrzymki współczucia. Ale Maryja nie patrzy na siebie. Ona zawsze wypełnia misję. Ona wie, że nie żyje dla siebie. Ona wie, że na Golgotę w miłości nie przychodzi się dla samopoczucia i nie żyje się po to, by dobrze się czuć. Maryja wiedziała, że żyje się po to, by inni z nią się dobrze czuli. I dlatego tam do tych zlęknionych uczniów podąża, aby prosić Ducha Świętego, który ją napełnił pełnią łaski. I prosi, żeby ten sam Duch, który dał jej taką odwagę, wtedy, kiedy godziła się na Boże rodzicielstwo, żeby ten sam Duch dał tą odwagę tym uczniom, którzy się pogubili, którzy są tacy zlęknieni. I ten Duch przychodzi w ognistych językach. I ten Duch umacnia tych apostołów. I ten Duch umacnia każdego z nas. Dlatego prosimy rodziców, dlatego prosimy dzieci, by szły do bierzmowania. By nabrały mocy. Jakże dzisiaj wielu młodych ludzi jest zlęknionych, zamkniętych, wystraszonych. Nie wiedzą, co robić, jaka będzie przyszłość, jaki kierunek studiów obrać. Czy będzie praca, czy będzie dom, jak moje życie będzie wyglądać. Duch Święty chce ich umocnić, a oni go profanują. Mówią, że bierzmowanie to uroczyste pożegnanie z Kościołem. A ci rodzice, którzy powinni wzywać Ducha Świętego, którym powinno na tym zależeć, mówią, że księża zmuszają ich dzieci chodzić do Kościoła. Mówiłem o tym wczoraj, nie będę powtarzał. Przecież Duch Święty nie chce nam zrobić krzywdy. Przecież ten, który napełnił mocą Matkę Najświętszą, łaską Boga, ten, który umocnił apostołów, nie chce zrobić krzywdy waszym dzieciom. Ale On przyjdzie tylko tam, gdzie znajdzie miłość, gdzie znajdzie umiłowanego ucznia. Jeśli w moim domu będzie przestrzeń, gdzie będą żyli faryzeusze, to tam Duch Święty nie spocznie. Nie spocznie. Tam będzie wiele lęku. Tam będzie wiele obaw. Tam będzie wiele bólu i cierpienia i rozłożonych rąk. To jest Matka Najświętsza. Ta, która ogarnia Józefa. Ta, która czyni wraz z Józefem tą przestrzeń, za którą znajduje się Chrystus. Kiedy patrzymy na tą ikonę,
Widzimy świętego Józefa i Matkę Najświętszą jako serce, jako tron, na którym zasiadł Chrystus. I ten Chrystus ma białą szatę baranka, czystego, nieskalanego baranka, który ogołocił samego siebie z tego, co piękne, z tego, co piękne. Czy bóstwo jest czymś złym? Ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. I dlatego tą białą szatę przykrywa szata z szelkami. W ikonoznawstwie szelki oznaczają uniżonego, oznaczają sługę. Jezus był poddany, usłyszy to Matka i Józef. Był im poddany, poszedł za nimi, był im posłuszny. To jest ten sługa. To Jezus chce uczyć dzieci, jak kochać rodziców. To Jezus chce uczyć tego, że trzeba być nieskalany, czysty. Że w grzechu daleko nie pociągniesz, nie pójdziesz. Nie będziesz żył. Nie będziesz doświadczał szczęścia. Może przyjemność na 5 minut, która później przyjdzie jako następna. Bo głód będzie powracał. Przyjemność zaspokojona rodzi następną. Tylko miłość jest cierpliwa. Sługa. Moi drodzy, Jezus bezradny oddaje się w dłonie kapłana. Wprowadzenie do mszału rzymskiego, a idąca za nim instrukcja Episkopatu Polski z 2005 roku mówi, że kapłan, który przewodniczy celebracji liturgii, nie może opuścić prezbiterium, kiedy przekazuje znak pokoju. Kiedy odprawiam mszę świętą i jestem głównym celebransem, nie mogę wyjść z przestrzeni ołtarza i nie mogę podejść do ludzi, żeby im podać rękę, żeby przekazać im znak pokoju. Dlaczego? Bo wtedy Chrystus jest bezradny na ołtarzu. Wystarczyłby podmuch wiatru. Wystarczyłby, że ktoś by podszedł i go sprofanował. A kapłan jest stróżem Chrystusa. Bo ten Chrystus, który był Bogiem, oddał mu się pod ochronę, pod opiekę. I jak mówią te dokumenty, nawet wtedy, jeśli jest tradycja, że kapłan przekazuje znak pokoju nowo małżonkom, którzy przed chwilą przyjęli sakrament małżeństwa, to ci małżonkowie muszą podejść do kapłana, a nie kapłan do nich. Nie wolno kapłanowi stracić Chrystusa z oczu, bo on jako bezradny oddał mu się pod opiekę. Ale moi drodzy, ten sam Chrystus z tego samego ołtarza idzie do każdego z nas. Idzie do każdego z nas. I jest bezbronny. Bezbronny. Możemy go zdeptać, wypluć, poniżyć. On jest bezbronny. Bezbronny. Jaka piękna nauka. Mieć tak wiele, a stać się takim bezbronnym, ogołocić z wszystkiego, ogołocić ze straży, ogołocić z ochrony i oddać się, zaufać tak mocno. Ten Chrystus pragnie, abyśmy się od Niego uczyli ogałacania. Ten Chrystus pragnie, aby dzieci wpatrywały się w Niego, by wiedzieli, że czymś dobrym jest pójść na zabawę, czymś dobrym jest pójść na dyskotekę, czymś dobrym jest pójść i pograć sobie na komputerze, czymś dobrym jest pójść spotkać się z kolegami, z koleżankami. To wszystko jest dobre. Ale jeśli w grę wchodzi miłość do drugiego człowieka, musisz się z tego ogołocić.
musisz się z tego godzić. Musisz założyć na siebie tą szatę sługi, o którą prosił Jezus uczniów kilka chwil przed śmiercią, obmywając im nogi. Jakiż smutek, że dzieci o tym zapomniały. Czci ojca i matkę swoją. Nie jest złą rzeczą zdobywać kolejne tytuły naukowe. Bóg ci pobłogosławi. Nie jest złą rzeczą kroczyć drogami awansu. Bóg ci pobłogosławi. Ale musisz wiedzieć, co jest dla ciebie najważniejsze. To wszystko ma ci służyć i pomagać, abyś był człowiekiem miłości. Jeżeli to wszystko dobro, które masz, odciąga ci od miłości, to znaczy, że się pogubiłeś. I tak jak temu młodzieńcowi, który pyta: Panie, co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Bądź dobry, przestrzegam przykazań. Wszystko to robię. Czego mi brakuje? Pójdź za miłością. Poszedł w drugą stronę. Był dobry, przestrzegał przykazań, ale za miłością nie chciał pójść. I wtedy Jezus się zasmucił. Popatrzył na tego wielbłąda i mówi: łatwiej jest jemu wejść przez to ucho igielne, niż bogatemu wejść do nieba. Jezus nie mówił o małej igle i uchu. Mówił o bramie świątynnej, bo duże bramy były zamykane, a te małe furtki po zachodzie słońca były otwarte i tylko przez nie można było wejść. Były zrobione na kształt ucha igielnego, ale wielbłądy, które wchodziły wtedy w nocy, miały bagaże na grzbietach. Trzeba było je ściągać i przenosić. Wielbłądy klękały, a ludzie je przepychali. Łatwiej było temu wielbłądowi przejść przez to ucho, niż bogatemu wejść do nieba. Temu, który myśli tylko o sobie. Bo wielbłąd pozwolił zdjąć z ciebie bagaż na chwilę. A bogaty ma 168 godzin w tygodniu, by myśleć o swoim bogactwie, by się tym zajmować. A Bóg żebrze tylko jedną godzinę i tej godziny mu nie da, bo znajdzie 1000 wymówek. Bo wielbłąd wiedział, że trzeba uklęknąć, by wejść do miejsca świętego. Dlatego nie kopał kopytami, kiedy kazano mu klękać. Ale bogaty będzie kopał wszystkich i opluwał, bo nie ma czasu 5 minut klęknąć rano i wieczorem. Nie ma czasu podziękować Bogu. Wielbłąd nie odpychał tych, którzy mu pomagali. A ten myśli, że jest najmądrzejszy i sam sobie poradzi. Był dobry. Nie można mu było zarzucić, że robił źle. Ale odszedł od miłości. Tak jak dzisiaj odchodzą dzieci. Tak jak dzisiaj żony odchodzą od mężów, a mężowie od żon. Tak jak przyjaciele odchodzą od przyjaciół. Nie potrafią już wybaczać. Całe życie tyle otrzymali dobra od przyjaciela, ale później wystarczy jeden błąd. Być może jeden nieumyślny błąd i przyjaźń jest zerwana po 20-30 latach. I nikt nie chce wybaczyć. Nie patrzą na siebie, nienawidzą się. Raz widziałem takich sąsiadów. Idę z jedną panią, a druga 2-3 metry przede mną 180 obrót i na drugą stronę. Pytam się: co to za kobieta? Co się jej stało? A ona: a bo my z sobą nie rozmawiamy już od kilku lat. Tragiczne. Tragiczne. Bóg dał ci czas. Moi drodzy, w tak wielkim skrócie chciałem was zachęcić, abyście oczyma swojej wiary dostrzegli to, co niewidzialne. Abyście zapragnęli jak ci niewidomi, bo przecież niewidomemu nie można wmówić, że ten świat nie istnieje, bo go nie widzą.
Tak samo my nie możemy dać sobie wmówić, że ten Boży, niewidzialny świat nie istnieje, bo my go nie widzimy. Jeśli tylko zapragniemy, dostrzeżemy go. I tego wam życzę, bo Chrystus nie przyszedł po to, by nas potępiać, ale po to, byśmy się tam znaleźli. I po to jest to Boże Narodzenie, by otrzeć z naszych oczu łzy, by wlać nam nadzieję. I tylko z Chrystusem tą nadzieję możemy odnaleźć. I o to was proszę, bo patrząc na was wierzę, że jesteście w stanie. Bo skoro tu jesteście, znaczy, że wierzycie. I choć błądzicie tak jak ja, choć zgrzeszyliście już nieraz, tak jak ja, to was proszę, żebyście się nie poddawali. Mamy konfesjonały, mamy Eucharystię, mamy Boże Miłosierdzie. A co za tym idzie? Mamy niepokalaną dziewicę, świętego Józefa i Jezusa, który nas nigdy nie zostawi i zawsze będzie nas umacniać. Amen. A teraz wyznajmy naszą wiarę. Pytam każdego z was, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego pod Poncjuszem Piłatem, który powstał z martwych, zasiada po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych? Czy równie mocno wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Tak jak było to wczoraj ogłaszane, ofiary, które dziś złożycie, są przeznaczone na cele misyjne naszego zgromadzenia, za co z serca wam składam Bóg zapłać. Za przyczyną Matki Najświętszej zanieśmy teraz do Boga nasze pokorne modlitwy. Módlmy się za cały Kościół Święty, aby w roku miłosierdzia był dla całego świata szczególnym znakiem miłosiernej bliskości Boga i przystanią pokoju. Ciebie prosimy. Za naszą Ojczyznę, aby wszystkie kobiety, szczególnie te w stanie błogosławionym, cieszyły się w niej szacunkiem i troskliwą opieką. Ciebie prosimy. Za księdza rekolekcjonistę, księdza Grzegorza, za wszystkich kapłanów posługujących w konfesjonałach, aby Pan Bóg wspierał ich swoimi łaskami. Ciebie prosimy. Za ludzi chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach, o łaskę wytrwania i powrotu do zdrowia. Ciebie prosimy. Dziękując za otrzymane łaski, módlmy się o pomoc i miłosierdzie dla rodzin Bednarczyk, Kowalczyk, Siwak i Sułkowskich. Ciebie prosimy. Prośmy również o radość nieba dla naszych zmarłych, a szczególnie dla Leokadii, Władysława, Marianny, Stanisława i Ewy Laseckich, Szczepana i Barbary Niziołek. Ciebie prosimy. I na koniec przedstawmy Panu Bogu w ciszy nasze osobiste intencje. Ciebie prosimy, Wszechmogący i miłosierny Boże, który wybrałeś Maryję, by stała się bramą niebios i jutrzenką zbawienia, wysłuchaj naszych pokornych próśb przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiona jesteś, Maryjo, wywyższona przez Pana. On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, niebo pokalana.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij zbawienną ofiarę, którą ci składamy w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wyznajemy, że twoja uprzedzająca łaska zachowała ją od wszelkiej zmazy. Dzięki jej wstawiennictwu uwolnij nas od wszelkich grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy grzechu pierworodnego i obdarzyłeś pełnią łaski, aby ją przygotować na godną Matkę Twojego Syna. Ona jest wizerunkiem Kościoła niepokalanej i jaśniejącej pięknością oblubienicy Chrystusa. Maryja, Najczystsza Dziewica, wydała na świat Syna, który jako baranek bez skazy zgładził nasze grzechy. Wybrana ze wszystkich wyprasza łaskę Twojemu ludowi i jest dla niego wzorem świętości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została poczęta bez grzechu pierworodnego Najświętsza Maryja Panna, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś
abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Henrykiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Drodzy, kończą się dzisiaj nasze rekolekcje adwentowe i chcemy wyrazić naszą wdzięczność księdzu Grzegorzowi, który zechciał przyjąć od nas zaproszenie i właśnie w tym roku poprowadził nam te rekolekcje. Wiemy, że ksiądz Grzegorz szykuje się na misję na Kubę i w przyszłym roku, jak Pan Bóg pozwoli, już wyjedzie, aby tam tworzyć nową placówkę misyjną. Chcemy zatem życzyć księdzu Grzegorzowi wiele łask od Boga, zdrowia, sił, opieki Matki Najświętszej i całej świętej rodziny. I dziękujemy Ci, Ojcze Grzegorzu, za Twoją piękną posługę wśród nas. Niech naszym darem będzie teraz taka krótka modlitwa w Twojej intencji. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Prośmy prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Serdeczny Bóg zapłać. Usiądźcie sobie, moi drodzy. Ja również dziękuję Panu Bogu, ale dziękuję także, bo On działa przez ludzi. Dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie tutaj. I tak jak mówię, bo bardzo często, kiedy jestem, pracuję w diecezji warszawsko-praskiej, doświadczam wiele serdeczności od księży i tutaj też się nie zawiodło. Nie tylko w kościele, ale przede wszystkim na plebanii. Człowiek może poczuć się jak u siebie w domu, bo ja od 6 lat miałem co tydzień inne łóżko, inną kuchnię. Tak jak mówi Ewangelia, lisy mają nory, ptaki, gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy skłonić. Tak samo my, misjonarze, nie mamy takich swoich kątów, gdzie byśmy mogli się zaszyć na 2, 5, 10 lat, tylko wędrujemy co tydzień, nieraz w tygodniu odwiedzamy 3-4 parafie z różnymi konferencjami, naukami i tak to wygląda. I dlatego radość jest wielka, kiedy człowiek może odwiedzić kapłanów, którzy chcą żyć jak święta rodzina, chcą żyć i tworzyć taką betlejemską grotę. I za to Tobie, mój drogi bracie, dziękuję wszystkim braciom tutaj, kapłanom, którzy posługują w tej parafii. No i Wam dziękuję, moi drodzy, wszystkim, bo Karczew jest bliski mojemu sercu. 9 razy szedłem pielgrzymką ze Świdra do Częstochowy, w tym 6 razy byłem przewodnikiem biało-żółtej grupy i zawsze tutaj w Karczewie nasz pierwszy postój, wszystko było. Przywitali nas, kiełbaski, zawsze były drożdżówki, pamiętam. I dziękuję Wam za to, że macie dla tych pielgrzymów te swoje 5 minut, bo to jest wielki dar, kiedy człowiek, idąc w taką podróż, wie, że inni są i później możemy wszyscy podążać, bo my bierzemy Was w sercu. Dziękuję Wam za to, za te wszystkie lata tutaj, kiedy witaliście nas z księdzem proboszczem czy z księżmi wikarymi, za to wszystko, co tutaj dawaliście nam jako pielgrzymom, no i za to, co teraz dajecie, za te ofiary materialne, ale przede wszystkim za Waszą wiarę Wam dziękuję. Bo chcą nam mówić, że Kościół przeżywa kryzys, ale ja kiedy patrzę na takich ludzi jak Wy, to mówię, że kryzys nam nie grozi. Jeżeli Pan Jezus z 12 apostołów zawojował świat, no to jak patrzę na takie tłumy, to my sobie poradzimy sobie. Niech sobie tam mówią, że jest kryzys. W naszych sercach go nie ma. I za to Wam dziękuję, kochani. Za chwilę poświęcę obrazy świętej rodziny, zawierzę rodziny świętej rodzinie z Nazaretu, Wasze. Tak jak Wam powiedziałem, nie będę na dworze tam z obrazami. Te obrazy będzie można tam przy wyjściu z prawej strony, tam gdzie macie ten taki przedsionek, tam są obrazy, ponieważ miałem gorączkę rano i nie chcę się przeziębić. Ja za chwilę będę miał naukę stanową, więc jeszcze raz wykorzystam Pana Romana. I Pan Roman tam stanie z tyłu, tam patrzę na żonę, żona się zgadza, także dziękuję bardzo. I tam z tyłu, moi drodzy, będzie można podejść do tych obrazów. One już będą poświęcone. Tylko te osoby, które już mają i nie chcą, bo już mają,
to bardzo bym prosił, żeby wychodzili głównymi drzwiami, żeby tam nie korkować, bo tam się zrobi zaraz korek i trzeba będzie się przepychać. Tam, żeby weszli tylko ci, którzy naprawdę przychodzą po obrazy i żeby też mogli sobie nabyć i pójść do domu. Tak jak mówiłem, one już będą poświęcone, bo my możemy święcić, tylko cena się nie może zmieniać. A jak ktoś nie ma pieniędzy, to niech przyjdzie, powie, pan Roman na pewno da, a ja już na pewno, także nie trzeba się stresować. Te świece również będą poświęcone. Ja je święciłem, te, które są tu w zakrystii, już rano. Poświęcałem je. Te świece, kochani, tak jak mówiłem, za chwilę również pobłogosławię. Te caritas świece, te, które będziecie kłaść na stole w Wigilię Bożego Narodzenia, pobłogosławimy, ponieważ Duch Święty uobecnia się w ogniu. On w ognistych językach spoczął na apostołach, wzmacniając ich wiarę. I żarem, ogniem miłości Boga wypalił serce niepokalanej od każdego grzechu. I tym żarem pragnie wypalać serca nasze i naszych bliskich od każdego grzechu i wzmacniać naszą wiarę. I kiedy będziecie się w Wigilię modlić za swoją rodzinę, przebaczać sobie, to właśnie na tej drodze nawrócenia Duch Święty będzie was umacniał wasz dom i zamieszka w tym waszym wieczerniku. Te świece omodlone przez rodzinę, położone na stole bożonarodzeniowym, później zanieście na mogiły waszych bliskich zmarłych. Bo to jest tylko znak, tak jak ikona jest znakiem. Za nim musi iść modlitwa i ta modlitwa ma znaczenie. I ten znak, tak jak wojsko, które ma sztandar, ten znak jest takim zewnętrznym naszym wyrazem. Połóż się na mogiłach. O to was bardzo proszę. Teraz już powstańmy. Bardzo was proszę, abyście, moi drodzy, kiedy ja będę w waszym imieniu zawierzał wasze rodziny Panu Bogu, świętej rodzinie, abyście przez chwilę pomyśleli o swojej rodzinie, o tym wszystkim, co jest słabe, ale także o tym, co jest piękne, bo jest wiele piękna, chociaż my tego czasami nie chcemy dostrzec. Będziemy się modlić, aby to, co piękne, Pan Bóg umacniał, a to, co słabe, leczył. Ja w tym czasie będę się modlił, aby święta rodzina przyjęła was pod swój płaszcz i chroniła wasze rodziny i wasze domy. O dobry Jezu, który przez swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady swojego rodzinnego życia, rodzinę przez siebie na ziemi wybraną czciłeś, spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które u twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą. Pomnij, że te rodziny do ciebie od dzisiaj całkowicie należą, gdyż się tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały. Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im mocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej świętej rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie. O Maryjo, Matko Najmilsza, prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo, ufając, że Twój jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha. Także i Ty, chwalebny Patriarcho Święty Józefie, przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby ona je przedstawiła Jezusowi Chrystusowi. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław więc te obrazy świętej rodziny. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jej wstawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użycz nam, Panie, za pośrednictwem świętych małżonków i Twojego Syna, pomocy i obrony w naszych wspólnotach, rodzinach i małżeństwach. Niech w każdym domu, do którego trafi ten poświęcony uroczyście, podczas uroczystości niepokalanego poczęcia Matki Boga, obraz, spocznie Twoje błogosławieństwo. Niech oddalony zostanie wszelki duch zły, szczególnie nienawiści, zazdrości, pychy, zdrady i braku przebaczenia. Niech zagości duch pokoju, miłości, radości i szczęścia. Niech każdy gość, który ten dom odwiedzi, będzie mógł powiedzieć: zobaczcie, jak oni się miłują. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz nastąpi obrzęd poświęcenia ognia. Boże, Dawco wszelkich łask i błogosławieństw,
Racz umocnić wiarę swoich dzieci i rozpal w nich ogień swojej miłości. Boże, Duchu Święty, który w ognistych językach spocząłeś na apostołach, wzmacniając ich wiarę do mężnego jej wyznawania, który żarem miłości Boga Ojca wypaliłeś serce niepokalanej od każdego grzechu, przybądź teraz na wezwanie nasze, abyś ochronił te domy, które pragną w Twoje imię wzywać Bożego miłosierdzia. Pobłogosław więc, Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny ten ogień, który zapaliliśmy na chwałę Twojego majestatu i ku czci niepokalanej Matki Twojego Syna. Zaniesiony do naszych domów niech stanie się źródłem umocnienia i błogosławieństwa. Niech rodziny zjednoczone przy tym ogniu na modlitwie umocnią swoją wiarę na drodze wzajemnego przebaczenia. A zaniesiony na mogiły naszych bliskich zmarłych, połączony z głęboką modlitwą, niech stanie się dla nich światłem nadziei zbawienia. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Anioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi, znaje statu Trójce Świętej, tak sprawował poselstwo w niej. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan jest Tobą, rzecz pewna. Panna się wielce zdumiała z poselstwa, które słyszała. Pokorniuchno się skłoniła, jako Panna świątobliwa. Zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła aniołowi. Ale poseł z wysokości, napełnion boskiej mądrości, rzekł jej: nie bój się, Maryja, najszczęśliwszaś Panno miła, dla nas masz łaskę u Pana, oto poczniesz Jego Syna. Teraz, moi drodzy, udzielę błogosławieństwa krzyżem misyjnym. Jest to błogosławieństwo połączone z odpustem zupełnym. My wiemy, że w konfesjonale darowane są grzechy co do winy, ale pozostają grzechy co do kary. Sakrament pokuty i pojednania to nie tylko spowiedź, ale to 5 warunków, które trzeba wypełnić i wszystkie są równie ważne. Dlatego w konfesjonale Pan Bóg daruje nam winę, ale konsekwencje zostają. Zranieni ludzie, krzywda, którą żeśmy wyrządzili. I jeśli nie odpokutujemy tu na ziemi, idziemy do więzienia, któremu na imię czyściec. Pomimo tego, że mamy dostęp do sakramentów, skutki naszych grzechów jeszcze pozostają. I dlatego Kościół, mając władzę odpuszczania grzechów nie tylko co do winy, ale także co do kary, daje nam łaskę odpustów zupełnych pod zwykłymi warunkami. Pierwszy warunek jest to uczynek godny odpustu. W tym przypadku były to rekolekcje. Drugi warunek jest to oderwanie się swoim sercem, w swoim pragnieniu od każdego grzechu. Mówiąc bzardzo prosto, jest to wypełnienie 3 pierwszych warunków sakramentu pokuty i pojednania. Trzeci warunek jest to stan łaski uświęcającej, jeśli jest konieczność spowiedź święta, czyli wypełnienie 4 warunku. Piąty warunek jest to przyjęcie komunii świętej, 4 warunek jest to przyjęcie komunii świętej, a ostatni, 5, jest to modlitwa w intencjach powierzanych przez Ojca Świętego, czyli włączenie się w tak zwany 5 warunek sakramentu pokuty i pojednania, czyli zadośćuczynienie miłosierdziu Boga za wszystkie zniewagi i za wszelkie zło wyrządzone, które papież w danym momencie pragnie skierować do Boga, te problemy, które on widzi, aby Pan Bóg to wszystko leczył
Dlatego proszę was dzisiaj wyjątkowo, kiedy zawierzacie swoją rodzinę, świętej rodzinie z Nazaretu, wprowadzacie ten obraz do domu. Dzisiaj jako już taki owoc tej modlitwy, tej więzi ze świętą rodziną, pomódlcie się wspólnie w domu. Jak najliczniej, jak to jest możliwe, i tam właśnie klęcząc pomódlcie się w intencjach powierzanych przez Ojca Świętego. Wierzę w Boga, Ojcze nasz, pod Twoją obronę i wieczny odpoczynek za wszystkich bliskich zmarłych, aby wypełnić ten warunek modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Ja jeszcze przypominam, o 20 jest msza. Zachęcić innych, aby się tutaj znaleźli. Bardzo wam dziękuję. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna zrodzonego z Maryi Dziewicy, niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, która zrodziła dawcę życia. Amen. Pan wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić jej uroczystość niepokalanego poczęcia, niech Bóg udzieli prawdziwej radości i życia wieczne, i życia wiecznego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pana, ślicz nasz i niepokalana, jakiej wieki czas daleki, czas niemały i świat cały nie słyszał, jakiej wieki czas daleki, czas niemały i świat cały nie słyszał. Wszystkie skarby, co są w niebie, Boga pas, słońca szata, z gwiazd korona, upleć.